Dzisiaj w ramach jesiennej redakcji znajdujemy się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Słupsk, a dokładnie w Lądowisku Kultury w Radzikowie. Ze mną pani Katarzyna Wołoszyn, specjalista do spraw promocji. Pani Kasiu, my dzisiaj będziemy na pewno mówili o tym miejscu i co się w tym miejscu dzieje, ale w ramach Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Słupsk dzieje się bardzo dużo w różnych miejscach, chociażby w Centrum Kultury w Głobinie. Co tam w najbliższym czasie, na co warto zwrócić uwagę? Tak, Centrum Kultury w Głobinie startuje w tym roku z sekcjami zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaczynamy z zajęciami wokalnymi, które poprowadzi Aleksandra Cybula, zajęcia z gitary, które poprowadzi Tomasz Giczewski, do tego język angielski, prawdopodobnie będą zajęcia fitness, ale to jeszcze nie jest pewne. Oprócz tego prowadzimy działalność warsztatową, odbywają się spektakle, tak jak na przykład 17 października o Królewnie Strachu i Wróblach na Dachu w wykonaniu teatru Władca Lalek. Godzina 11. Tak, godzina 11, zapraszamy serdecznie. Tutaj jest wstęp wolny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy. Rozumiem, że te zajęcia są odpłatne, ale one są w takich fajnych, promocyjnych, że tak bym powiedziała, cenach. Tak, kwota nie jest zbyt wysoka, bo to jest 100 zł w większości za zajęcia raz w tygodniu, za pełen miesiąc. Ale oczywiście zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej i Facebooka www.kultura.slupsk.pl. Tam jest cała pełna oferta zajęć i w Lądowisku Kultury, i w Centrum Kultury w Głobinie. Więc tam dowiedzą się Państwo wszystkich szczegółów. No właśnie, czy dzieci, młodzież, dorośli wracają do Państwa po tym trudnym czasie koronawirusowym, po tych obostrzeniach? Bo teraz znowu jesteśmy, właściwie od jutra będziemy w żółtej strefie, więc znowu będą pewne obostrzenia, ale zajęcia są w małych grupach. Więc... Tak, w większości dominują zajęcia indywidualne, więc no tutaj jest niskie ryzyko. Poza tym staramy się prowadzić je w restrykcjach, w obostrzeniach, więc zachowujemy wszelkie zasady bezpieczeństwa. Nie ma się co bać, przychodząc do nas. Bezpiecznie, wesoło, wokalnie, tanecznie było ostatnio w ubiegłą sobotę w Swołowie. Etno Swołowo 2020. Podsumujmy to troszeczkę. Etno Swołowo 2020 odbyło się oczywiście w Swołowie, stolicy krainy w Kratę, i tam wystąpiło 13 zespołów. Miało być 15, które tak. Niestety nie dojechały te ze względu na żółtą i czerwoną strefę. Wystąpiło 13 zespołów, przegląd trwał prawie cały dzień. Pod wieczór wystąpiła Gwiazda Wieczoru, zespół Ethnos Ensemble. I oczywiście członkowie tego zespołu również byli w komisji. Tak. I wytypowali zwycięzców tego przeglądu. Taką główną nagrodę, główną zdobył zespół Lunowe z Bydgoszczy i pokaźną nagrodę finansową, bo aż 2000 zł. Kategoriach, zespoły i kapele taneczno-wokalne i zespoły kapele wokalne. W tej pierwszej kategorii pierwszego miejsca nie przyznano. Być może było za mało po prostu tych prezentacji takich taneczno-wokalnych. Natomiast były drugie, trzecie miejsca, wyróżnienia. To samo w kategorii właśnie zespoły wokalne. Dużo kasy ufundowaliście. Dużo kasy. A mamy nadzieję, że będzie więcej w przyszłym miejsca, roku. No, pierwsze miejsce 2000, drugie... 1500. Potem 1000 zł za trzecie i wyróżnienie nawet dostały pieniążki. Tak, wyróżnienia 300 zł w kategorii wokalnej i 250 w kategorii wokalno-tanecznej. Dużo było wyróżnień. Będziecie się Państwo mogli o tym przekonać, bo reportaż na naszej antenie, więc myślę, że wszystkie zespoły wyjechały wybawione i jeszcze w cudzysłowie zarobione. Tak, było miło i było przyjemnie. I oczywiście liczymy na to, że w następnych latach będziemy kontynuować tą imprezę, bo warto. To jest właściwie... cykliczna impreza, bo było Etno Baltica, tak? Etno Baltica. W tym roku ten festiwal był pod nazwą Etno Swołowo. I tak pozostanie?
zobaczymy. Tak, ale zobaczymy. Formuła się nie zmienia. Formuła raczej się nie zmieni. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze większy festiwal. Mhm. Tak. Z naszego regionu właściwie tylko mieliśmy jedną kapelę ludową z Objazdy. Tak, Echo Objazdy. Echo Objazdy. No szkoda, to zachęcamy, żeby było Zachęcamy, czekamy na zgłoszenia w przyszłym roku. Mhm. Oczywiście organizatorem było Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, a projekt został dofinansowany w ramach programu Etnopolska 2020 przez Narodowe Centrum Kultury. A ze mną pani Małgorzata Sendrowicz, kierownik biblioteki w gminie Słupsk. Znajdujemy się, pani Małgosiu, w lądowisku kultury. Tutaj przepiękna biblioteka, ale tych bibliotek w gminie jest więcej. No właśnie, bibliotek, którymi pani zarządza. Tak, główna siedziba biblioteki naszej znajduje się w Jeziorzycach Osiedlu, zaś druga filia w Bruskowie Wielkim. Jesteśmy w lądowisku kultury, tak jak wspomniałam, i ciekawi jesteśmy, co tutaj się będzie działo, bo dzisiaj fajna na przykład impreza, fajne warsztaty. Tak, dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty otwarte breakdance, które poprowadzi pan Marcin Grzybowski, wielokrotny mistrz Polski. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 17. Z kolei już jutro, 3 października, zapraszamy wszystkich chętnych na godzinę 11 do lądowiska kultury w Rydzikowie na warsztaty instrumentalno-muzyczne zespoły Michalowe. To są otwarte warsztaty, czyli może każdy przyjść. Tak, może każdy przyjść, kto jest chętny, kto chce spróbować swoich sił, popróbować w muzyce. Mhm. Co jeszcze się dzieje w lądowisku kultury? Bo wiem, że są zorganizowane różnego rodzaju właśnie zajęcia, warsztaty. Tak, oprócz takich warsztatów otwartych zapraszamy na zajęcia stałe. W tym roku szkolnym mamy ofertę bardzo bogatą. W lądowisku kultury będzie prowadzony nauka języka angielskiego. Ponadto chętni młodzież, dzieci, dorośli mogą nauczyć się gry na różnych instrumentach, takich jak pianino, gitara oraz skrzypce. Zapraszamy również na warsztaty wokalne. Kto nie będzie chciał spróbować swoich sił w muzyce, zapraszamy na zajęcia z robotyki i z Minecraftu. Czyli dla każdego coś dobrego i tak jak pani powiedziała, dzieci, młodzież i nawet dorośli. Tak, dokładnie. A oprócz tego zapraszamy jeszcze dzieci 24 października w sobotę na godzinę 11 na nasze cykliczne bajkowisko. Tym razem sceny z życia smoków będzie czytał słupski aktor, pan Wiesław Dawidczyk. A już 30 października w piątek na godzinę 17 zapraszamy na święto, na warsztaty otwarte dla dzieci świętodyni. To będą warsztaty artystyczne, na razie to jest owiane tajemnicą. Zapraszamy chętnych na ten dzień. Gmina Słupsk wychodzi z takimi ciekawymi ofertami do swoich mieszkańców, ale również to słupszczanie mogą korzystać z tej oferty. Mamy blisko do Rydzikowa, więc dlaczego nie mielibyśmy z tego korzystać? Także bardzo serdecznie zachęcamy. Oferta jest bardzo bogata. Ja skorzystam, nauczę się jeszcze na gitarze grać. Zawsze o tym marzyłam. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. Ze mną jest Ryszard Kwiatkowski, komandor Ryszard Kwiatkowski, żeglarz, ale zanim redaktor. Redaktor, tak, bo to jest bardzo istotne w dzisiejszej naszej rozmowie, ale zanim przejdziemy do rozmowy o żaglach i dziennikarstwie, w pana butonierce jest zupełnie coś nowego, nowy trend w modzie? Tak, to jest trend, który rozwija się szczególnie w Europie Zachodniej w tej chwili, trochę w Stanach Zjednoczonych również. Nowy trend, no taki na czasie, ci najbardziej eleganccy mężczyźni chodzą właśnie tak. No drodzy Państwo.
panowie, wiecie, co trzeba robić. To teraz wróćmy do, jakby, do naszego clue sprawy. Odbyły się właśnie kolejne regaty dziennikarzy. Redaktor brał udział w nich, reprezentował naszą telewizję, no i przywiózł niesamowity puchar. Tak. Regaty dziennikarzy to impreza z wielką tradycją. Przez 26 lat odbywały się w Mikołajkach. Organizował to i taką główną twarzą tych regat był redaktor Iwaszkiewicz, znany nam ze szkła kontaktowego ostatnio jej głównie. Niestety czynniki losowe, powiedziałbym, wiek redaktora Iwaszkiewicza oraz inne problemy sprawiły, że ten rozdział dziennikarskiego żeglowania się zakończył. Również bardzo poważne problemy zdrowotne dotknęły kolejnego organizatora tych regat, redaktora z Radia Olsztyn, Wojtka Ogrodzińskiego. To po prostu się skończyło i należało coś zrobić. Było zapotrzebowanie takie w środowisku dziennikarskim, żeglującym środowisku dziennikarskim. No i wpadliśmy na pomysł z kilkoma kolegami, żeby może zrobić to na ziemi pomorskiej, a konkretnie w Pucku, bo chyba tylko tam można to zrobić, bo chyba tylko tam jest odpowiednia liczba łódek. Podobnej klasy. Prawie, to są bardzo podobne. W Mikołajkach ścigaliśmy się od wielu lat na łódkach klasy Omega, znanej wszystkim żeglarzom polskim od wielu, wielu lat. W Pucku ścigaliśmy się na łódkach klasy Puck. To są łódki podobne do Omegi. Woda jest nieporównywalnie lepsza do żeglowania na Zatoce Puckiej. Właśnie, to miałem moje pytanie, bo jak się żegluje na jeziorach, a jak się żegluje w sumie na morzu, na Zatoce? Dokładnie na, jak to Kaszubi mówią, małym łeżu. Jest wielkie łeże i małe łeże. My się ścigaliśmy na małym łeżu, to jest koszulka właśnie z małego łeża. To jest trochę inne żeglowanie, trochę inne ściganie na jeziorach, szczególnie na Jeziorze Mikołajskim, które jest wąskie. A tam wiatr kręci bardziej. Te wiatry są kręcone, tam jest olbrzymi ruch, bo Jezioro Mikołajskie to jest taka wąska kicha łącząca południowe Mazury z północnymi Mazurami. Z Mikołajek wypływa się na południe na Jezioro Śniardwy olbrzymie. I wszyscy, którzy chcą płynąć do Rucianego, do Piszu, z Węgorzewa czy z Giżycka, muszą przejść przez te Mikołajki. Duży ruch statków, więc to bardzo utrudniało zawsze żeglowanie. Plus tak zwane prywatne wiatry, znane może szczególnie miejscowym żeglarzom z Mazur, z Olsztyna. Tu pływaliśmy w takich warunkach laboratoryjnych prawie, że... Czyli to stały wiatr w miarę? Stały, równy wiatr, żadnych przeszkód, pełna swoboda ustawienia trasy. Dużo lepsze warunki do żeglowania niż w Mikołajkach. Udało się, załoga telewizji Słuz wygrała pierwsze miejsce. Konkurencja była silna? No konkurencja, muszę przyznać, nie będę tu się puszył zbytnio, konkurencja była słabsza niż w Mikołajkach. Wynikało to z różnych rzeczy. Trochę z terminu, to był dość późny termin. Nie wszyscy, myślę, spodziewali się tak pięknej pogody, jaka była. To był koniec września, to jest raz. Dwa, to jest wirus, który nas dopadł, który wystraszył wielu ludzi. Stąd ta ozdoba w butonierce. Trzy, to jest nowe miejsce. Także o ile w Mikołajkach uczestniczyło tam na ogół tak ponad 30 załóg, to tu mieliśmy 16 załóg. To i tak było dużo. Ale to właśnie były pierwsze regaty. To były pierwsze regaty tu na tej koszulce. Czy można powiedzieć, że pierwsze śliwki lubaczyskie, tak naprawdę? Pierwsze żeglarskie mistrzostwa Polski. Co dalej? Co dalej? No dalej zależało to będzie od zainteresowania środowiska dziennikarskiego, żeglarskiego, jak również od zainteresowania sponsorów, bo to jest zawsze największy problem, znalezienie pieniędzy na zorganizowanie takiej imprezy, bo to jest impreza z dość dużym rozmachem robiona. Myślę, że my, telewizja Słupsk, prezes chodzi na zapleczu i no prezes... chyba byśmy chcieli być reprezentowani zawsze w prezesie. Może Jacek przyjdziesz tutaj do nas trochę, za kamery wyjdziesz. Prezes chodzi, więc ja może, korzystając z obecności prezesa, chciałbym w imieniu załogi w składzie redaktor Romuald Skrzypek, redaktor Andrzej Ceranowicz i redaktor ja chciałbym wręczyć panu prezesowi ten puchar, który zdobyliśmy na chwałę naszej redakcji. Mam nadzieję, że stanie na półce w gabinecie pana prezesa i proponuję zrobić taką dłuższą już półkę, żeby w przyszłych latach mieściły się
kolejne puchary. Panie redaktorze, komandorze. Zrodziłem wzruszeniem, wzręczam panu prezesowi ten puchar na zawsze. Bardzo, bardzo dziękujemy. Oczywiście tutaj deklarujemy, że nasza telewizja zawsze będzie reprezentowana przez redaktora komandora Kwiatkowskiego. Myślę, że w przyszłym roku, jeżeli się uda, pokażemy państwu również relacje z, miejmy nadzieję, zwycięskich regat. No dziękuję bardzo. Będzie trudno, bo mam nadzieję, że przyjedzie większa liczba uczestników, wybitnych żeglarzy dziennikarskich. No na razie wystarczy trudno. Nam pobicie Polsatu No Polsat, wydarzenia pobite, Rzeczpospolita pobite, Radio Gdańsk pobite, także nie będę się tu chwalił, to tam jeszcze zostało. Ale proszę. A nie, już. Pobiliśmy wszystkich panowie. Dziękuję, gratuluję serdecznie. Jeszcze raz dziękuję serdecznie. Puchar, gratuluję. Do prezesa na półkę.